Witajcie kochani, to jest kanał Poznajmy Pana. O, zaraz złapiemy dobry, jak to się mówi, dobry, wiecie co, czasami się zastanawiam, czy to dobrze nagrywam o tej godzinie, bo normalnie słów brak, pusto w głowie, ale cieszę się, dobra, zacznę od początku. To jest kanał Poznajmy Pana, a to jest vlog 23. I kochani, chciałam Wam na początku bardzo podziękować za to, że piszecie do mnie jakoś tam w komentarzach, się odzywacie, że rzeczywiście te filmy są dla Was jakieś wartościowe, że coś czerpiecie z tego takiego wspólnego dzielenia się. Naprawdę jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, jakby jestem świadoma naprawdę wszystkich mankamentów tych filmów i tego, że nie jest często płynnie, potoczyście, często brakuje tych słów, czasami ta myśl też tak nie idzie dobrze. Ale wierzę, że Pan Bóg jakoś działa przez to wszystko i widzę, że potwierdzacie to w komentarzach. Tak to odebrałam jako taką wolę Bożą, że rzeczywiście te 100 filmów ma się pojawić, co będzie dalej, zobaczymy, ale wierzę, że wszyscy na tym skorzystamy i dziękuję Wam za to, że to potwierdzacie, że to była dobra decyzja. No, i wierzę, że będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że też z tych filmów, z tych wyzwań, z tego wyzwania wyciągniecie może taki wniosek, że nasze modlitwy poranne, nasze modlitwy osobiste mogą być naprawdę bardzo owocne w takie rozważania i różne przemyślenia. Że ja na przykład jako pielęgniarka, nie jestem teologiem, mam naprawdę gdzieś tam mało czasu pomiędzy pracą, pomiędzy różnymi szkoleniami. Nie mam jeszcze dzieci, to też prawda, że trochę jestem pod tym względem bardziej elastyczna, ale też często po prostu padam zmęczona po pracy i nie mam jakoś dużo czasu na to, żeby jakoś szczególnie teologicznie rozważać, spędzać nad tym godziny, nad Biblią. Miałam takie okresy w swoim życiu, że rzeczywiście dużo więcej spędzałam czasu, bo gdzieś tam byłam na wolnym, studiowałam i wtedy rzeczywiście wykorzystywałam ten czas i uważam, że to jest naprawdę dobry czas na wykorzystanie czasu studiów. Czas, kiedy jeszcze nie mamy dzieci. Natomiast powiem Wam, że to, co też widzę, to, że Pan Bóg, jeżeli jesteśmy wierni, naprawdę daje nam bardzo dobrze spędzać ten czas modlitwy porannej i te wszystkie rozważania, którymi się z Wami dzielę, to są często owoce mojej zwykłej porannej modlitwy. Więc zachęcam Was naprawdę do tego, bo jak widzicie, uważam, że naprawdę dużo można wynieść z takich fragmentów i jeszcze jest się czym dzielić z innymi, więc mam nadzieję, że do tego też Was motywuję jakoś trochę, żeby może się podzielić tymi swoimi też rozważaniami, tym, czym Pan Was karmi w tym momencie, bo też na naszej wspólnocie, na naszych spotkaniach modlitewnych mamy teraz taką formację, taki plan, że każdy właśnie dzieli się tym, co Pan Bóg kładzie mu na sercu i powiem Wam, że to jest naprawdę super sprawa. To słowo żyje w nas wszystkich. A dzisiaj chciałam z Wami omówić temat gorliwości. I tu muszę Wam powiedzieć, że po prostu upewniłam się w tym, że to ma być ten temat, kiedy wieczorem tak z mamą stwierdziłyśmy, kurczę, ja bym chciała nagrać film i moja teściowa też stwierdziła, że chciałabym nagrać film. I tak stwierdziliśmy, no dobra, to które pierwsze? Mama powiedziała, no ja już jestem gotowa. To powiedziałam, dobra, dobra. Ale streszczenie rozmowy. I w każdym razie moja teściowa zaczęła nagrywać film. Ja akurat się położyłam na chwilkę, na taką krótką drzemkę. I słyszałam tylko, jak mówi właśnie, że właśnie o gorliwości. I myślę, o kurczę, to jest dokładnie to, o czym ja chcę dzisiaj powiedzieć. Ale każda z nas trochę ten temat, myślę, że przedstawiła, czy ja przedstawię jeszcze trochę z innej perspektywy. I dzisiaj Pan Bóg bardzo mnie poruszył właśnie tym dzisiejszym czytaniem, w ogóle dzisiejszymi czytaniami z Ewangelii, czy ogólnie czytaniami z dnia, które proponuje nam Kościół. Powiem Wam, że do tej formy czytania, rozważania, w sensie konkretnie czytań z dnia, obecnie nie wracam jakoś często, ale wtedy, kiedy wracam, to rzeczywiście jak mam takie poczucie, że Pan mówi mi, kładzie mi na sercu jakoś na modlitwie porannej, żeby sięgnąć po te czytania, to rzeczywiście widzę, że one bardzo często odnoszą się dokładnie do tego, co czuję w moim sercu. W sensie, że czuję, że Pan dokładnie mówi mi, Hania, zajmij się tym. I dzisiaj dokładnie było tak samo. Bo wiecie, wstałam rano i myślę sobie, ach, kurczę, znowu do pracy. Wiecie, może większość z Was też tak ma, ach, znowu trzeba mieć coś nagrać, ach. Wiecie, takie ranne, takie, no, widzę, że mam naprawdę problem z porankami, żeby wejść w dzień tak bardzo energicznie.
tak gorliwie, tylko rano zazwyczaj to jest takie od razu złe myśli mi przychodzą i takie zmęczenie, nie chce się wychodzić z ciepłego łóżka, prawda? Dzisiaj właśnie otworzyłam rano czytania i przeczytałam: nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. To jest fragment z Listu do Rzymian z rozdziału 12. I poczułam, że Pan mnie wzywa do tego, żeby odnowić w sobie swoją gorliwość, żeby o nią zadbać, że nie może być czegoś takiego, że mu się to po prostu nie podoba, że Duch Święty jest zasmucony we mnie, gdy zaczynam dzień po prostu takim: znowu żyję, kolejny dzień i coś mam robić dla Pana. Nie, to jest takie absurdalne, bo potem ja zawsze się rozkręcam, już się cieszę ze wszystkiego, cieszę się, że jestem w pracy, cieszę się, że mogę nagrywać i w ogóle, a ten właśnie mam problem z tym początkiem dnia. Dajcie znać w komentarzach, jak wy macie. Czy początek jest trudny, czy może jakiś późniejszy etap, nie? Ale bardzo mnie to poruszyło. Pomyślałam, że nagramy dzisiaj film o tym, właśnie jak płonąć gorliwością, jak zadbać o gorliwość w naszym życiu. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. I najpierw przeczytam ten fragment, dosłownie kawałeczek, z Listu do Rzymian z rozdziału 12, który był dzisiaj w czytaniu. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Dalej, psalm w ogóle dzisiejszy to był psalm 131 i przeczytam wam ten psalm w ogóle w tłumaczeniu Biblii Pierwszego Kościoła. Uważam, że pięknie tutaj tak oryginalnie przetłumaczyli. O Panie, moje serce nie wywyższa się, a moje oczy nie patrzą wyniośle. Nie ubiegam się o wielkość, ani o cudowność mnie przerastającą. Przeciwnie, staram się być skromny w myślach, ale duszę swoją uczę tego, co wyższe, jak niemowlę odstawione od piersi jego matki, aby na mą duszę spłynęła nagroda. Niech Izrael opiera swe nadzieje na Panu i teraz, i na wieki. No i słuchajcie, dzisiaj też przed Ewangelią, no był genialny fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 11, wersetu 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy ciężko pracujący i mocno obarczeni, a ja wam przyniosę ulgę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla dusz swoich. I na podstawie tych fragmentów stwierdziłam, że spróbuję wyciągnąć parę takich rzeczy, rzeczy, które pomogą nam zachować gorliwość na co dzień. Przede wszystkim mi, ale może jeszcze komuś to się przyda. Więc po pierwsze, jak płonąć gorliwością? Myślę, że z tych fragmentów wynika jasno, że jest to nasza odpowiedzialność. Słuchajcie, to jest początek wszystkiego, kiedy chcemy pracować nad naszym myśleniem, kiedy chcemy je zmieniać zgodnie ze Słowem Bożym, z mądrością Bożą, chcemy stawać się tym nowym człowiekiem na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to jest wziąć odpowiedzialność za nasze myślenie. Nie ma niestety od tego odwrotu. To znaczy, kiedy rano wstaję, na przykład, to jest moja odpowiedzialność, które myśli pozwalam, żeby wchodziły do mojej głowy i w niej siedziały, tak? Czy pozwalam, żeby od razu jakieś złe myśli przychodziły, czy mam wręcz taki nawyk może, bo słuchajcie, to też często są nawyki, że wstaję rano i od razu myślę: a, jest tak, myślę o tych negatywnych rzeczach, jest zimno, jest ciemno i tak dalej. Ale pocieszę was, bo też tego doświadczyłam w swoim życiu, można zmienić taki nawyk. Można zacząć świadomie pracować nad tym, co na przykład, o czym rano myślę. Tak? O tym, czy pierwsze myśli kieruję do Pana, czy pierwsze myśli to są myśli wdzięczności. I widzę, że ostatnio na przykład w sobie niestety zaniedbałam to. I ewidentnie Pan wzywa mnie teraz do powrotu. Więc pierwsza rzecz, nasza odpowiedzialność. Muszę wziąć odpowiedzialność za moją gorliwość. Dwa. Myślę, że to jest to, co powiedział święty Paweł: pełnijcie służbę Panu. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy w swoim życiu rzeczywiście pełnili służbę Panu. Żebyśmy nie służyli sobie, bo kiedy służymy tylko swoim jakimś pragnieniom, pożądliwościom, chcemy zarabiać jak najwięcej pieniędzy na przykład, tak? Taka chciwość, gdzieś zachłanność w tym, żeby mieć, nie wiem, taki dom, żeby mieć takie ubrania, takie rzeczy, tak? Czasami naprawdę nasza trudna sytuacja finansowa nie wynika wcale z tego, że mamy mało pieniędzy, ale wynika z tego, że nie potrafimy wybierać rzeczy, których naprawdę potrzebujemy i nie potrafimy jakoś zrezygnować z pewnego poziomu życia, jak to teraz lubi się często powtarzać. I
często tak naprawdę w naszym życiu bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żeby zaspokoić jakąś własną chciwość. Też często znam takie osoby, które z tego powodu, że mają właśnie, przez to mają na przykład gorszą sytuację finansową, muszą więcej pracować, nie udzielają się w ogóle gdzieś w kościele, nie chodzą do wspólnoty, nie służą Panu. I to jest takie... Myślę, że to niestety służy takiemu wypaleniu, kiedy pracujesz tylko na siebie, na te swoje pragnienia, kiedy nie masz takiej perspektywy, że to, co robisz, ten zawód, który wykonujesz, to rzeczywiście Pan Bóg tobie zlecił w jakimś sensie, że nie miałeś takich potwierdzeń w swoim życiu, że Pan chce, żebym to robił. Jeżeli ciągle wszystko robimy zgodnie z naszym planem, a nie mieliśmy od Boga takiego potwierdzenia, takiego rozeznania, że to jest taka służba Boża, to myślę, że jest naprawdę dużo ciężej. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Też ważne jest, żeby odkryć tą Bożą wolę właśnie w codzienności, w wychowywaniu dzieci, w pełnieniu obowiązków w domu, jako gospodyni, jako żony też. Nawet w tym, że się po prostu ładnie ubiorę, ładnie umaluję, bo wiem, że mój mąż wtedy jest szczęśliwy. I to też jest wola Boża. Wierzę, że właśnie to, co pomaga nam płonąć gorliwością i też... wiernie wykonywać nawet te drobne rzeczy, to jest takie przekonanie, że to jest wola Boża i że robię to dla Pana, że Pan to widzi i że Mu się to podoba, dlatego że On mnie postawił w tym miejscu, żebym wykonywała te rzeczy, opiekowała się tymi ludźmi i tak dalej. I wtedy naprawdę życie ma zupełnie inny taki wymiar. Inną radość i satysfakcję czerpie się po prostu z tych rzeczy, z tych prac, nawet takich pozornie bezsensownych. Bo powiem Wam, że my teraz jesteśmy w takim komforcie, w dużym komforcie teraz żyjemy, nie? Ale teraz też czytam w międzyczasie takie książki, takie wspomnienia z obozów koncentracyjnych, wspomnienia właśnie z tych ciężkich obozów pracy. I powiem Wam, że to, co było trudne w tych miejscach, to było znalezienie sensu pracy. Bo często ta praca wydawała się, czy nawet była po ludzku, bezsensowna. I miała tak naprawdę doprowadzić do śmierci tych osób skazanych. I była nad siły. I ludzi wykańczało to, że oni nie widzieli sensu tej pracy. I za wszelką cenę potrzebowali znaleźć tak naprawdę sens tej pracy. I właśnie Walter Ciszek bardzo fajnie o tym opowiada w tej swojej książce Z Bogiem w Rosji i On nie prowadzi, że on w tej pracy w łagrach, on znalazł sens taki, że wiedział, że skoro jest w tym miejscu, gdzie Bóg go postawił, że Bóg go tutaj postawił, to, co robi teraz, jest wolą Bożą i starał się to robić jak najlepiej. Podobnie taka pielęgniarka, Wanda Osowska, ona też odnalazła sens właśnie pracy w tym obozie koncentracyjnym, w pomaganiu ludziom. Wanda Pułtawska, która też opisuje swoją historię też z obozu koncentracyjnego, ona też mówiła, że duży taki sens bycia tam znalazła w tym, że opiekowała się taką swoją koleżanką. Myślę, że taka właśnie służba dla Pana, służba dla drugiego człowieka naprawdę nadaje sensu naszemu życiu i pomaga nam zachować tą gorliwość, kiedy wiemy, po co pracujemy tak ciężko. Też taka zachęta świętego Pawła. Weselcie się nadzieją. W każdym położeniu dziękujcie. To w ogóle jest, zapisałam sobie, bo bardzo taki podobny werset jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 18 wersecie. Tutaj święty Paweł pisze: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, bo taka jest względem was wola Boga w Chrystusie Jezusie. Potem jest ducha nie gaście, prawda? I dalej proroctw nie lekceważcie. Wszystko sprawdzajcie, co dobre zachowujcie. I właśnie to, że w każdym położeniu dziękujcie, weselcie się nadzieją i zawsze się radujcie. Czyli mam wrażenie, że to jest takie też wezwanie właśnie do tego, żeby pielęgnować w sobie te dobre myśli. Czyli to nasza odpowiedzialność, musimy o tym pamiętać, żeby odsuwać od siebie też taką melancholię. Z jednej strony zagrożeniem są takie złe myśli, takie depresyjne, takie typowo złe, negatywne i tak dalej, ale czasem mam wrażenie, że pułapką po prostu jest takie zmęczenie i taka melancholia, że to kiedyś poruszyło mnie, jak moja teściowa mi mówiła, że czasem szatan można skusić w taki sposób po prostu, że mówi do naszej głowy ciągle: jesteś zmęczony, już nie masz siły, zobacz ile musisz robić, jak ciężko musisz pracować, jeszcze to, jeszcze tamto, ale jesteś zmęczony, ale cię wszystko boli. I wiecie, że ja od tamtej pory zobaczyłam, że ja też mam z tym problem. Wiecie, jest takie zmęczenie fizyczne, natomiast czasem jest tak, że nawet odpocznę, wyśpię się, a pozostaje takie zmęczenie psychiczne, takie ciągłe myśli: jestem zmęczona, wszystko mnie boli, nie? Chociaż jeszcze jestem młoda, ale no, czasami też coś mnie tam boli.
Ale wiecie, to też tutaj te książki właśnie z tych obozów koncentracyjnych, takie wspomnienia, powiem wam, że też mi pomogły, bo dzisiaj nawet tak Duch Święty mi powiedział, takie miałam poczucie, że wiesz, Hania, Wanda Płutawska to mogła być zmęczona, kiedy dźwigała ten 80-kilowy worek na drugie piętro gdzieś tam w tym obozie koncentracyjnym, ale ty to chyba jeszcze nie jesteś zmęczona. Wiecie, po całej nocy, gdzie ja się wyspałam, nie? I po prostu muszę tylko rano tam wstać do pracy i wiem, że będzie perspektywa nawet po południu jakiejś drzemki, tak, że mogę tam się gdzieś położyć. To naprawdę warunki, w których ja żyję obecnie, to są świetne po prostu. Ile osób też, ja podziwiam wszystkich rodziców, którzy często też nie przesypiają noce, muszą iść do pracy, tak, ale nawet to i tak jest komfort w porównaniu z tym, co mieli ci ludzie w tych obozach koncentracyjnych, że oni często z głodu nie mogli spać, a cały dzień musieli pracować i oni po prostu byli tak wyniszczeni fizycznie, oni naprawdę, ich zmęczenie, a nasze zmęczenie, to po prostu nie da się porównać i ktoś mógłby powiedzieć, po co w ogóle to czytać, po co w ogóle się porównywać w ten sposób. Ja jednak mam poczucie, że wiecie, że trzeba trochę, dlatego, że nawet nie wiemy, ja nie wiem, ile mam i tak naprawdę jedyną winą tych ludzi było to, że urodzili się w innym czasie. Mi Pan Bóg dał już urodzić się w tym czasie, kiedy mogę już żyć w zupełnie innych warunkach, dzięki też ludziom, którzy walczyli wtedy w obronie ojczyzny. I ta perspektywa tego, jak można być zmęczonym, ile ciało ludzkie może znieść, bo to były często dziewczyny w moim wieku, takie osoby jak Wanda Płutawska, które były w tym obozie koncentracyjnym. W Ravensbrück, chyba tak się nazywała ta miejscowość. W każdym razie, kiedy czytam te książki i patrzę na siebie, to sobie uświadamiam, to muszę świadomie sobie powiedzieć, nie Hania, ty nie jesteś jeszcze zmęczona. Naprawdę, przespałaś całą noc, wszystko jest dobrze. Naprawdę, masz dobrą sytuację, wcale nie jesteś taka zmęczona. Jest dobrze, nie? I to mi pomaga też uwolnić się od tych myśli i widzę, że ja naprawdę nie jestem zmęczona tak fizycznie, że kiedy zmieniam myślenie, to nagle zaczynam mieć dużo więcej sił. A tylko ważna jest właśnie ta zmiana myślenia, zmiana podejścia i widzenia swojej sytuacji. I tu właśnie a propos zmiany widzenia swojej sytuacji. Przepraszam was, ten film może będzie bardzo długi, ale chciałam poruszyć właśnie jeden fragment przeczytać z Księgi Lamentacji, bo właśnie prorok Jeremiasz to był prorok, który był właśnie w takiej strasznej sytuacji, można powiedzieć, jak osoby trochę w tych obozach koncentracyjnych, też tam był i zdradzony, i próbowali go zabić wiele razy, i tam się wyżywali nad nim po prostu niesamowicie. I on też widział to spalenie tej Jerozolimy i tak płacze nad tą Jerozolimą, nad tym wszystkim, co się zdarzyło złego. Ale słuchajcie, jest to taki fragment, to jest Księga Lamentacji, rozdział 3. Kiedy mówi, zachowuję w pamięci gory, czy to moje rozjątrzenie spowodowane mą nędzą i mym udręczeniem i nadal pamiętać będzie ma dusza i mnie tym dręczyć. Lecz myśl tę umieszczę w swym sercu, dlatego wytrwam. Niewyczerpana jest miłość Pana, ona nigdy nie ustaje. Zostaliśmy zachowani przed całkowitą zagładą, bo nie ustało Jego miłosierdzie. Wielka jest Jego wierność, a Jego litość odnawia się co rano. Powiedziałem sobie, Pan jest moim dziedzictwem, dlatego w Nim pokładam nadzieję. Dobry jest Pan dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Jego dobroci szukać będzie. Trwać ona będzie i w spokoju oczekiwać na ratunek od Pana. Słuchajcie, to mnie tak poruszyło, że to właśnie mówi Jeremiasz, lecz myśl tę umieszczę w swym sercu. Wszystko jest źle, wszystko co czuję jest źle, ale myśl tę umieszczę w swym sercu, dlatego wytrwam. Niewyczerpana jest miłość Pana. I to jest właśnie to weselenie się nadzieją, dziękowanie w każdym położeniu, pamiętanie, kogo mamy w niebie, że mamy prawdziwego Boga, który ma wpływ na nasze życie, który może nas uratować z wszelkiej udręki. Dobra, słuchajcie, i tak. Święty Paweł mówi, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. I tutaj tylko jedna wskazówka, myślę, jest taka, to co kiedyś powiedział w ogóle mój tata, to było bardzo mądre, mój tata w ogóle jest mądry, ale to tak we mnie zapadło. Życie to bieg długodystansowy i musimy o tym pamiętać, że w naszym życiu duchowym też wiele rzeczy jest długodystansowych i tak samo musimy mieć taką perspektywę, zarówno w ucisku, jak i w modlitwie, że często to nie będzie tak, że od razu zmienią się okoliczności, od razu zostaniemy wysłuchani.
Są takie sytuacje, natomiast często jest tak, że musimy długo czekać i przechodzić przez różne doświadczenia, ale Pan jest z nami i po prostu pamiętajmy o tym, że życie to bieg długodystansowy, więc też z taką perspektywą rozłóżmy sobie też siły, miejmy takie oczekiwania, po prostu dobierzmy sobie oczekiwania też do tego. Odpowiednie, niezawyżone. Piąta wskazówka dla mnie z tych dzisiejszych czytań z dnia, to znaleźć odpoczynek w Bogu. To jest coś, co musimy nauczyć się robić. Znajdować odpoczynek w Bogu. Czyli pozwalam na to, by mój duch karmił się jak niemowlę u matki. Tak samo karmił się u Boga, karmił się przez Jego Słowo, przez modlitwę. Musimy nauczyć się być z Panem codziennie, do Niego przychodzić, tak jak On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, tak? A ja was pokrzepię. Jeżeli nie będziemy przychodzić do Jezusa, no nie będziemy dostawać takiego pocieszenia. A nic na świecie nie jest w stanie dać takiego pocieszenia jak Jezus. I Jezus jest w stanie dać nam pocieszenie w każdych okolicznościach. Więc zróbmy sobie naprawdę taki za punkt honoru, żeby przypilnować tej modlitwy osobistej, żeby karmić się Słowem Boga, nawet kiedy dla nas jest to czasem trudne, to czytanie, ale zawalczmy o to, bo naprawdę owoce tego są niesamowite. I Bóg w ogóle w Starym Testamencie jest nazywany El Shaddai, czyli ten, który karmi. Jest to takie odniesienie do matki karmiącej swoje dziecko i to mleko, które ma matka, ono zawsze jest dopasowane do potrzeb tego noworodka. To jest niesamowite, bo niezależnie od tego, jaki noworodek ma często wyniki krwi, czy jest wcześniakiem, czy jest dzieckiem urodzonym w prawidłowym terminie. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że naukowcy stwierdzili, że to mleko ma inny skład, jest dopasowane do potrzeb tego dziecka. I tak samo jest z Bogiem. Bóg zawsze ma dopasowany pokarm do naszego życia, do nas, więc to jest ten pokarm. Na wspólnocie możemy się karmić, na Eucharystii to są takie miejsca, gdzie też Pan nas karmi, ale myślę, że naprawdę w taki szczególny sposób na tej codziennej modlitwie osobistej, przynajmniej ja doświadczyłam tego. Szósty, ostatni punkt, który mam zapisany, to jak płonąć gorliwością. Przypominam temat, bo może gdzieś uciekł. Uczyć się od Jezusa. Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Ciekawe, bo w Księdze Mądrości, słuchajcie, to też jest ciekawe, bo to jarzmo mi się... Myślałam, że tylko właśnie Jezus powiedział coś w tym stylu. Ale nie, słuchajcie, jest w księdze, to jest w Mądrości Syracha, w 6 rozdziale, jest taki fragment odnośnie mądrości. Włóż swoje nogi w jej dyby, w dyby mądrości, a szyję swoją w jej obroże. Pochyl swe barki i nieś ją. Nie złość się na jej pęta, całą swą duszę zbliż do niej i z całej siły trzymaj się jej dróg. Idź za jej śladami i szukaj, a da ci się poznać. Gdy ją dogonisz, nie opuszczaj. Na końcu znajdziesz przy niej odpoczynek, dla ciebie w radość się zamieni. Wtedy jej dyby staną ci się mocną ochroną, a jej obroża zaszczytnym strojem. Złotą jest bowiem dzięki niej ozdobą, a pęta jej purpurową nicią. Odziejesz się ją jak zaszczytną szatą, jak wieniec weselny nałożysz ją na siebie. Czyli to też jest dla nas, słuchajcie, taka zachęta, nawet jeżeli w tym momencie czujemy, że te jakieś przykazania Jezusa, czy te właśnie to, co jest napisane w Słowie Bożym, że jest to jak takie dyby, to Słowo Boże zapowiada nam, że jeżeli nałożymy je na siebie i będziemy w nich iść, to one się staną dla nas ochroną, naszą ozdobą. Myślę, że właśnie Jezus, to też jest ważne, żeby się nad tym zatrzymać, bo Jezus zachęca nas do tego. Mówi, ja jestem łagodny i pokorny sercem, jeżeli chcecie znaleźć ukojenie dla swoich dusz, musicie przyjść do mnie i uczyć się ode mnie. Czy nie wystarczy tylko przyjść, Jezu, pociesz mnie i chcę dalej żyć tak, jak żyłem, tylko przyjść i uczyć się naśladować Chrystusa w Jego łagodności, w pokorze. Na przykład w Mądrościach Syracha jest taki fragment, że Synu z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Widać, że no to jest też takie ciekawe, nie? Takie wyzwanie do takiego łagodnego prowadzenia spraw, do takiej łagodności w życiu, do takiej pokory. Nie patrzę na to, co zbyt wielkie dla mnie. To, co dzisiaj było też w psalmie 133, a nie 131. Ja powiedziałam 131. W każdym razie mam nadzieję, że znajdziecie. No i słuchajcie, to wszystko. Ja was serdecznie zachęcam do tego, do rozważenia Pisma Świętego, do codziennej modlitwy, bo naprawdę Pan Bóg potrafi nam w punkt odpowiedzieć na to, czego akurat potrzebujemy i nad czym mamy pracować, też co
też najbardziej wpłynie na nasze życie i je zmieni, co jest w tym momencie takie najważniejsze do zmiany. I być może u Was też jest to samo, że też brakuje Wam czasem gorliwości, może też o tej 5 rano, o której wstajecie i się budzicie i wtedy akurat Wam brakuje tej gorliwości, to Was bardzo zachęcam do tego, żeby od dzisiaj postanowić zmianę w tej kwestii, postanowić, że pierwsze moje myśli kieruję do Chrystusa, że pierwsze moje myśli będą myślami wdzięczności, czy rano, czy w tych momentach, kiedy mamy z tym problem, że będziemy płonąć tą gorliwością i nie będziemy gasić ducha. To jest nasza odpowiedzialność, słuchajcie, więc bierzmy się do roboty i do jutra. Trzymajcie się.